Witam was, moi widzowie, w pierwszym odcinku z vlog, jaki jest na moim kanale. I pokażę wam moje gry na komputer, inaczej na PC-tach. Zacznę od edycji, nie to, że kolekcjonerskiej, ale limitowanej przez stronę internetową www.mastertronic.com, to jest DF2. Ja mówię nie DF2, tylko czekajcie. Tutaj. To jest The Complete Edition, tak? 3 DF-y tutaj są aż, więc moim zdaniem warto było kupić, a naprawdę dałem bardzo mało. A cieszy grę. Oczywiście wiecie, że z każdej serii będę chciał nagrać coś, więc pierwszy to jest DF The Complete Collection. Druga gra to jest chyba studio czeskie dzieło z bardzo fajnego filmu, nie to, że filmu, tylko serialu, jakim jest Władcy Much. Władcy Much to ja wam zapowiedziałem, że będę nagrywał. Jeśli to jest taka, że można mieć w pudełku, jest w takim specjalnym opakowaniu, ale tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Oczywiście zobaczycie samą grę na kanale, kiedy, nie wiem, ale pewnie jak skończę Saints Row 4 i inne, to wtedy zobaczycie ją. Oczywiście niestety taka ma niskie notowania, ale opowiem wam to w tej grze. Na miejscu kolejny to jest symulator już. Symulator autobusów i tramwajów w San Francisco. Taka uboga w środku. Co ja mogę o tym powiedzieć, o tej grze? Warto zasięgnąć po tą grę. Tania, fajna. Z, nie pamiętam tego roku, 2012. Ale naprawdę, polecam ją. Kolejna gra. Znowu symulator. To jest symulator koparki. Symulator koparki to jest gra, którą można grać, ale to nawet trochę symulatoru nie przypomina, ale tak wygląda opór. Z tyłu. O tak. Zobaczycie ją, bo niedługo zagram w nią. Pokażę wam w symulatorach, innych symulatorach, jakich mam. Tą grę znacie bardzo dobrze. Police Force 2. Oni nie muszą opowiadać, gdyż jest na kanale i zapraszam do nich. Kolejna gra to jest Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. Czyli te stare Need for Speed Most Wanted. Nowe mam, ale nie mam w kasecie, tylko mam na OG-ie. Z przodu. Z tyłu. Też będę nagrywał, więc jeśli chcecie, to jeśli chcecie, będziecie mogli zobaczyć. Kolejna gra to jest bombowa gra, wyszła w 2006-2008 roku. Każdy ją bardzo dobrze zna. Jest to Grand Theft Audio 4. Grand Theft Audio 4 mam, ale niestety komputer mi nie chce obsługiwać i ich nie mogę niestety nagrać na razie. Edycja z mapką i dwoma kasetami.
I tył chyba też. Oczywiście bardzo dobrze zdacie to pudełko. Dalej. Bass Effect 2. Klasyka EA Sport. Która chyba ma kilkaset celi. Tutaj mam poradnik taki. Tutaj. Który mówi nam, co jest. Oczywiście mam angielski sedli, więc języku, więc niestety też mam dwa dyski i też wam pokażę na kanale. Oczywiście wszystkich nie będę wam chciał pokazać. Kolejna to jest Harry Potter. Jedna z niewielu kolekcji. To jest Harry Potter i więzienia Azkabanu, czy coś takiego. Oczywiście znowu do tego jest ulotka. Jak grać, jakie zwierzęta i tak dalej, co robić można i kaseta. Oczywiście też EA Sport, EA Games wyprodukowało. Tak wygląda z tyłu. Kolejna gra to jest znowu EA Sport, EA. To jest Need for Speed Undercover. Pierwszy, jedynka, oczywiście dwójki jeszcze nie mam. Tył. I środek płyta i znowu gazetka. I tam tak wszystko miał. To oczywiście ja wam też pokażę, jak będę nagrywał wszystkie kasety, jak wyglądają, ale to już też. To kolejna gra to jest jeszcze stary numer. Stara kaseta, gdyż mam update do nowszej sesji. Train Simulator 2013-2014 oczywiście. Zakupiłem mu jeszcze 13, a jest darmowy było update do 14, więc to mi się podobało, nie musiałem kupić kilku naraz. W środku wam nie pokażę, gdyż nie ma nic oprócz kasetki. A tu jest kod licencyjny, więc też wam nie chcę pokazywać. Kolejny to jest też bardzo kontynuacja bestsellera. Kupiłem ją bardzo tanio. Udało mi się akurat na Allegro dostać ją. To jest Reichstag Berlin, oblężenie. Oczywiście to jest kontynuacja, więc mówię, że ją zagram. Więc ja ją zagram. Więc poznacie ją później, w dalekiej przyszłości, ale poznacie ją. Kolejna. To jest też pierwsza z lepszych gier, jaka wyszła od czeskiego studia. Mafia 1. Mafia 2 też mam. Też ją nagram. Mafia 1. Tak wygląda z tyłu. Po mnie gazety oczywiście jest. A tak wygląda środek. W środku jest kaseta. Książka. Książkę tu mam. I mapka. Mapka z plakatem. Też polecam. Też pokażę. Tutaj to jest. Tutaj to nigdy to jeszcze nie zagrałem. To jest taki jak OpenDDD. To jest Transport Giant. Czyli trzeba budować transport atomiejski i takie tam. W środku jest jak zwykle ulotka, książeczka i dwa dyski. Trochę tych gier mam. Dalej. Chyba najlepsza gra jak na razie miałem styczność do EA przez Maxita. To jest The Sims. Co ja mówię? SimCity 5, piątka, najnowsza. Oczywiście jeszcze mam dodatek Miasto Jutra, czy jakoś tak. Też ją pokażę. Tak wygląda tutaj jest. Ulotki, jak to zwykle daje EA. Oraz płytka. Oczywiście tu ma emblemat. Tutaj, że jest zwycięstwo, jest zwycięstwa
Zwycięstwo od 26 PC Gameów, więc na 26 miejscu zajęła bardzo dość wysoko, jak czołówce jest w pierwszej 30. Gra, którą niestety też nie mogę wam polecić, ale jest fajna, jak będę mieć czas, to nagram wam w symulatorach. To jest Hotel Grand 2 symulator hotelu, budowania hotelu. Też na bogato nie jest. Ulotki i płytka. Oj, film się ciągnie dalej. Tą grę znacie bardzo dobrze. Możecie ją powiedzieć, że lamiłem nią, czyli symulator dźwigu. Macie ją na kanale, więc zapraszam, jeśli chcecie. A mam dość duży nawet. Oczywiście ja już więcej nie nagram tej gry, gdyż niestety mnie zabiła mnie. Jeszcze jakbyście chcieli, to możecie sobie zobaczyć, że to jest klasyki. Niesamowite maszyny, więc polecam, jeśli macie dużo czasu wolnego. Tą grę bardzo też dobrze znacie, jest na moim kanale również. GTA Vice City kolekcja klasyki. Właśnie też mieliście w nią już pokazaną przed właśnie serią. Więc zapraszam i możecie. Gra, która EA chyba najwięcej zarobiła pieniędzy w ostatnich kilkunastu latach. Mam dwie z nich. Po pierwsze to jest FIFA 13, też jest na kanale. Jeszcze stary jest Hazard, jest Hard, Joe Hard. Messi jak zwykle i to jest ten giant. Oczywiście też wygląda, że są ulotki, płytka i z tyłu nie za bogato. Gra Rick and Roll, niesamowita gra graficzno-rozrywkowa, symulator ciężarówki. To jest, że fabuła główna, pierwszy symulator ciężarówki, która ma fabułę główną. Trzeba tam zagadkę robić, odkrywać zagadkę i dużo pieniędzy można zarobić w ciągu fabuły głównej. Rick and Roll naprawdę polecam, jest niesamowitą grą. Gra, która ciągnie się teraz na moim kanale, Rollercoaster Tycoon 3. Już ją dobrze też zobaczyliście w pierwszym odcinku. Więc ja też wam tak dobrze nie pokażę, gdyż znacie ją. Dalej. Pierwsza gra w wykonaniu SC Software, czyli Hardtrack 18 Wheel of Steel. Jest, mam wersję po polsku, też nie za bogato, ale wiecie. Jak chcecie zobaczyć, to naprawdę mam wersję po polsku. Dobra. Następna gra, właśnie kontynuacja gry EA Sport, to jest FIFA 15, 14, oczywiście 15. Będę robił preorderem, więc zobaczycie ten unboxing. Jak zwykle, nie za bogato. Jakaś jeden kawałek papieru i płytka. Oraz to, co lubimy. I jak zwykle, Messi. Ile on musiał jeden dostać? Kolejna. Jeszcze w niej nie grałem, ale jest dość nowa, bo w 2006 roku wydana. Ghost Recon. Nie grałem, ale myślę, że będę ją nagrywał. Oczywiście jak zwykle, gazetka. Płytka. Będę ją nagrywał, więc też zobaczycie, jak to jest. Kolekcja symulatorów. Trzy symulatory. Pierwszy symulator to jest symulator wywrotki.
Drugi to symulator jest niszczarki samochodowej. A trzeci to jest symulator autobusu, który naprawdę jest dość bardzo fajnym symulatorem. Tak to wygląda. W środku oczywiście tylko jedna płytka i na zewnątrz jest narysowane co i jak. O, jaka stenta się zrobiła. Niedługo ją zobaczycie i sami ocenicie, czy jest dużo, czy jest to mało. Ja nigdy dziennie sprzedaję, więc wszystkie trzymam w kolekcji, a mam całą dużą półkę, więc to się iść na spirał dalej. Star Wars Akademia, gdzie? Tutaj też bardzo duża ulotka jest, płytka. Nic, oczywiście tu też jest na Steamie. Ja się nie podłączyłem, gdy ze Steamem, ale to kiedyś zrobię. Dalej, te gry, teraz 6 gier, bardzo dobrze znacie. To jest Wheel 18, Wheels of Steel, kolekcja klasyki, czyli dajcie mi zobaczyć. Pierwsza to jest American Long Haul. Konwoj, Extreme Tracker 1, Extreme Tracker 2, Pedal of the Metal i Howlin. Dzisiaj też jest jedna kasetka i kawałek papieczka, jak zwykle od CD-i tym razem. Gdyż CD-a właśnie to nie CD-a, tylko CD-P. Pomyłka. Dalej, gra, która też jest jedna z lepszych. Twierdza 2 Deluxe. 2K znowu. 2K oczywiście też tworzyło Mafię 1-2 dało. I tylko jest jedna płyteczka. A tak to wygląda. Też będzie na kanale. Już niedługo. Mass Effect 1. Kolejny Mass Effect. Tylko tym razem właśnie jeden. Dalej tutaj jest dysk drugi takim specjalnym opakowaniu i oczywiście jak zwykle obrazki i opis gry. Kolejna gra, niestety tylko po angielsku, to jest coś dla miłośników fanów jednego filmu, to jest Ratatouille. Bardzo fajna podobna gierka, jeszcze jej nie grałem, ale zobaczycie na kanale. Oczywiście tu jest dysk 1, dysk 2 i tylko to. Oczywiście tu też jest napisane, w czym sterować, jakie klawisze obsadzuje. I ostatnia gra, to jest niestety właśnie Hospital Tycoon. Oczywiście na Facebooku jest podobna gierka, oczywiście tu książeczka, płytka i opakowanie. Teraz zwróćcie uwagę, jak dużo gier będzie. Bo mam naprawdę bardzo dużo gier. I właśnie teraz, jutro, przyjdzie do mnie nowa jedna gra. Patrzcie, jak się rozciąga. Patrzcie. Nawet nie mogę uchwycić. O, tyle jest. Tyle gier. A to jest mój drugi komputer. Pożdeżne głośniki. Jeśli wam się podobało, to komentujta, zróbcie mój ta, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów na kanale. Ja się z wami żegnam, do zobaczyska, na razie.